Plac zabaw od muszkieterów oficjalnie otwarty. Dziś miała miejsce uroczystość oddania do użytku odnowionego obiektu przy ulicy Kopernika. To 129. plac zabaw stworzony od początku trwania akcji sklepów Brico i Intermarché. Jego sponsorem jest Fundacja Muszkieterów, która plac wyposażyła w nowoczesne certyfikowane urządzenia, które zapewnią dzieciom bezpieczeństwo podczas zabawy. Firma już zapowiada kolejne tego typu inwestycje w naszym mieście. Wybudowanie placu zabaw to jest dewizą każdego muszkietera, także to jest wpisane w naszą codzienną rzeczywistość. Każdy nowo powstający sklep buduje w swojej miejscowości takie place zabaw. W tym roku jeszcze zamierzamy wysłać trójkę dzieci z najuboższych rodzin na 10-dniowe wakacje i tutaj w tej chwili już są wybrane 3 osoby ze szkoły podstawowej numer 3 i w lipcu i sierpniu dzieci pojadą z naszego sklepu z Brico Marche na 10-dniowe wakacje. Na placu zainstalowano m.in. nową huśtawkę, drabinki i zjeżdżalnię. Na otwarciu zjawiło się mnóstwo rodziców wraz ze swoimi pociechami, na których czekały liczne atrakcje i prezenty od Fundacji Muszkieterów. Budowę kolejnych tego typu obiektów w naszym mieście zapowiadał burmistrz Michał Pyrzyk. Samorząd miasta Słupca inwestuje w tego typu miejsca. Myślę, że kolejnym takim obiektem dla dzieci, placem zabaw, będzie miejsce obok nowo budowanego Mantrapu w Słupcy. I myślę, że już w wakacje najmłodsi mieszkańcy naszego miasta będą mogli się cieszyć zarówno nowym torem rowerowym, jak i nowym placem zabaw, który myślę, że w wakacje jeszcze w tamtym miejscu powstanie. Muszkieterski plac zabaw dostępny będzie dla każdego małego mieszkańca i jego rodziców.